Swoje święto obchodziły dziś ełckie pielęgniarki, pielęgniarze i położne. Dzień ten przypada 12 maja w rocznicę urodzin Florence Nightingale, założycielki pierwszej szkoły pielęgniarskiej i prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa. Dziś prezydent miasta spotkał się z ełckimi pielęgniarkami, by podziękować im za służbę, którą pełnią przy łóżkach pacjentów. W polskich szpitalach, przychodniach i domach opieki pracuje obecnie około 260 tysięcy osób z białego personelu. W 108 szpitalu wojskowym w Ełku zatrudnione są 123 pielęgniarki, w szpitalu miejskim ProMedica 220. Niepokojące dane to średnia wieku białego personelu. Obecnie wynosi 51 lat, mówi Ewa Faliszewska, naczelna pielęgniarka szpitala miejskiego ProMedica w Ełku. Tylko 5% pielęgniarek w całej tej ilości, o jakiej pan prezydent mówił, to są pielęgniarki poniżej 30 roku życia. I to jest ogromne zagrożenie. W przeciągu 4 lat wiek emerytalny w Polsce osiągnie 46 tysięcy pielęgniarek. Kształci się rocznie 5 tysięcy pielęgniarek i tyle kończy. 2 lata temu jeszcze było 7 tysięcy. Z tego tylko 75% odbiera prawa wykonywania zawodu, a z tego tylko 23% podejmują pracę. Czyli około 1200 pielęgniarek wchodzi do zawodu, razy 4, łatwo policzyć, tak? W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5 pielęgniarek, dla porównania w Skandynawii aż 16. Nie od dziś wiadomo, że tuż po ukończeniu szkoły większość pielęgniarek nie decyduje się na pracę w Polsce. Uczą się języków obcych i szukają zatrudnienia za granicą. Powodem są oczywiście zarobki, mówi Radiu 5 Elżbieta Araminowicz-Kierklo, naczelna pielęgniarka 108 Szpitala Wojskowego w Ełku. Sytuacja, jeżeli chodzi o opiekę pielęgniarską, jest w stopniu dostatecznym. Pacjenci nie muszą czuć się zagrożeni, jeżeli chodzi o jakość usług pielęgniarskich. Są one zapewnione, pacjenci są w dostatecznym stopniu pielęgnowani, natomiast jeżeli chodzi o uposażenia, zawsze jest ich za mało. W chwili obecnej dostajemy, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, 800 zł dodatkowo, nie jest to stawka włączona do stawki zasadniczej, natomiast to już jest jakiś krok. Niestety ubolewamy nad tym, że młode kadry pielęgniarskie nie przychodzą, panie wyjeżdżają za granicę. Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz zabiegał o utworzenie w mieście wydziału pielęgniarskiego. Niestety z powodów kadrowych i finansowych żadna uczelnia nie chce utworzyć takiej filii. Jest problem z kształceniem nowych kadr. To kształcenie jest bardzo drogie. Pielęgniarki kształcili się w systemie licencjackim i magisterskim, czyli szkoły policjalne nie kształcą już pielęgniarek. Ratownicy medyczni nie mają takich uprawnień jak pielęgniarki, więc są to swego rodzaju problemy powodujące, że pielęgniarki pracują ponad normy, są przepracowane i to jest pewien kłopot. I też o tego typu problemach rozmawiamy. Jako miasto próbowaliśmy podejmować próby zorganizowania kształcenia w naszym mieście pielęgniarek, ale jest to niemożliwe, ponieważ ani Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, ani inne placówki, z którymi rozmawialiśmy, nie są zainteresowane, nie mogą ze względów finansowych, ale także braków kadrowych prowadzić takich działań. Podczas dzisiejszej uroczystości w Ełckim Centrum Kultury pielęgniarkom specjalny koncert zagrał ełcki muzyk Marcin Pyciak. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdroża. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arka. Pejzaż w powieki miękko wsiąka.